Jesteście już w ciąży. Przeżywacie swój pierwszy trymestr ciąży. I w tej części chcemy Wam opowiedzieć o trudach i radościach tego czasu. Dzisiaj moim gościem jest Monika Hryniewicz-Kapias, lekarka, specjalistka ginekologii i położnictwa, a prywatnie mama dwóch dziewczynek. Dzisiaj chciałyśmy Wam opowiedzieć o pierwszym trymestrze ciąży. Monika, jak długo trwa pierwszy trymestr ciąży? No, w zasadzie można powiedzieć, że ten 14, taki przełom 14-15 tygodnia, tak naprawdę powinno się tak to określać. I jednak zawsze najważniejszy czas dla nas to jest do 16 tygodnia, wtedy kiedy jest zakończona placentacja, czyli kosmówka przekształca się już w łożysko, a to jest bardzo ważne, bo to jest właśnie ta bariera. To jest to połączenie pomiędzy matką a płodem, więc ten okres do 16 ukończonego tygodnia, czyli czas na wytworzenie całego łożyska, jest bardzo istotny. I w tym czasie pacjentka powinna się stosować do wszelkich właśnie opostrzeń. Powiedz mi, jak diagnozujemy u siebie ciążę? Czy robić testy, czy zgłosić się najpierw do lekarza? Co zrobić, jak podejrzewam ciążę? No wszystko w zależności od tego, w jakim czasie rozpoznajemy tą ciążę. Bo jeżeli jest to wczesny etap ciąży, taki, gdzie my w USG widzimy tylko pęcherzyk ciążowy, nie widzimy zarodka, czyli jest to najczęściej piąty, czwarty, trzeci tydzień, prawda? No to po pierwsze pacjentka się bardzo niepokoi, nie wie na jakim etapie jest, więc ja wtedy zwykle zalecam beta-HCG z krwi i to jest jakby najlepszy test, który bezpośrednio potwierdza ciążę, a testy z moczu mogą być fałszywie dodatnie, w związku z czym nigdy nie polecam tego. Pacjentki samodzielnie wykonują te testy, ale takim dla nas jakby najbardziej rzetelnym testem jest beta-HCG z krwi, a więc hormon ciążowy wykonywany z krwi, prawda? Więc to jest to potwierdzenie na etapie bardzo wczesnej ciąży. Natomiast jeśli ciąża jest późniejsza, czyli na przykład w siódmy tydzień, czy nawet już powiedzmy szósty, no to wtedy my jesteśmy w stanie w USG zdiagnozować pęcherzyk z zarodkiem, z akcją serca. I to jest też nie bezpośredni dla nas dowód na istnienie tej ciąży macicznej, czyli wewnątrz macicznej, prawda? Żywej. No i wtedy nie ma potrzeby wykonywania beta-HCG, chyba że ciąża się nie rozwija prawidłowo, no to wtedy oczywiście już postępujemy według zaleceń odpowiednich. Tak. Czyli jeżeli do Ciebie zgłasza się pacjentka i mówi, że podejrzewa, że jest w ciąży, to USG wykonujesz zawsze? Tak, tak. USG wykonujemy zawsze, oczywiście, żeby przynajmniej potwierdzić, że jest wewnątrzmaciczna. Tak. A ile razy w ciągu ciąży powinno być wykonane USG? No minimum 3. No według naszych zaleceń Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii zalecane są 3 w pierwszym, drugim i trzecim trymestrze. Ten drugi to jest między 18 a 22 tygodniem, trzeci to jest między 28 a 32. Zwykle pacjentki wiedzą o tym, że muszą w pierwszym i drugim trymestrze zrobić. Mamy na uwadze te badania prenatalne, ale w tej chwili mamy już tak niesamowite zaplecze diagnostyki, że i też ogromną wiedzę na temat dalszego rozwoju ciąży i patologii również, więc ja zwykle zalecam jednak ten trzeci trymestr, żeby zrobić z badań prenatalnych, prawda? Czyli w trzecim trymestrze. Natomiast jeśli chodzi o takie USG, które my robimy przesiewowo, raczej faktycznie zaleca się, żeby wykonywać to USG. Myślę, że wynika to z doświadczenia naszego wspólnego lekarzy, żeby wykonywać to USG przy każdej wizycie. Bo wtedy jest szansa na rozpoznanie tych patologii i szansa na pomoc temu dziecku. Na przykład w przypadku, kiedy wzrost jest nieprawidłowy, tak? Kiedy wzrost jest nieprawidłowy. Różne są przyczyny tak naprawdę patologii i w zasadzie gdyby nie to USG, które my wykonujemy i tą wiedzę, którą my już w tej chwili posiadamy, tak szeroką, dotyczącą wielu patologii, moglibyśmy wielu patologii nie wykryć. Dlatego, ponieważ nie widać po pierwsze nieprawidłowości czasami od razu w badaniach laboratoryjnych, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, to co jakby wskazuje w badaniu ultrasonograficznym, nakierowuje nas na dalszą diagnostykę, na sprawdzanie tych patologii. I wtedy my mamy taką naprawdę możliwość pomocy temu dziecku, albo nawet skierowania matki do wyższego stopnia referencji, czy poradni, czy szpitala, czy zaplanowania tego porodu. Więc ja tutaj jakby kładę nacisk jednak na to USG, ponieważ USG w tej chwili, cała dziedzina jest tak nieprawdopodobnie rozwinięta, jesteśmy tak dobrze szkoleni w tym zakresie i Polacy jednak wykazują chęć i tendencję do ratowania i pomocy tym dzieciom, prawda? Więc my powinniśmy
pacjentki mogłyby się jednak zgadzać częściej na te badania, ale one też chcą jakby od siebie. Więc w zasadzie rzadko się zdarza, żeby pacjentka przyszła i powiedziała, że ma sobie życzy 3 albo 2. Bo czasami jest grupa pacjentek, które się boją, bo gdzieś przeczytały, że USG może być szkodliwe. Tak, tylko że zawsze trzeba wziąć pod uwagę ten pierwszy trymestr. Powiedzmy tak, badania, które wykonujemy co 4 tygodnie, absolutnie nie są w żaden sposób uszkadzające na zarodek i płód. Jest to jedno z najbezpieczniejszych badań, tak, które znamy w ogóle, tak, w medycynie. Oczywiście. Najmniej ingerujące, prawda? Tak, ale trzeba też pamiętać o pewnych zasadach, że nie można wykonywać Dopplera w pierwszym trymestrze ciąży w bardzo wczesnym etapie, czyli mniej więcej do tego 10 tygodnia. Tak? Potem tego Dopplera już wykonujemy, tak jak są zalecenia, czyli od 11 do 13 tygodnia i 6 dni, to wtedy my mamy obowiązek tego Dopplera zastosować. Wynika to z dużego, z dużej indukcji ciepła, prawda? Czyli wzmaga się temperatura bardzo w tkankach, tkanki są delikatne i mogą ulec uszkodzeniu. Dlatego w tym okresie newralgicznej organogenezy, czyli wtedy, kiedy ta organogeneza jest tak istotna, tworzy się właśnie to serce, o którym ja mówiłam, prawda? To nie wolno tego robić, nie wolno strzelać Dopplera. Ale tylko Dopplera. Zwykłe USG, jest bezpieczne. Zwykłe USG można zrobić, tak. Tak. Wiele badań na to wskazuje, że jest stuprocentowo bezpieczne. Że jest stuprocentowo, powiedzmy 90 parę procent, zawsze nigdy nie można mówić. No tak, mówić, w medycynie, prawda? Nigdy nie ma 100%. Tak, ale generalnie jest to bezpieczne i zalecam, żeby jednak, myślę, że większość lekarzy też zaleciłaby te kontrole takie ultrasonograficzne. Jakich objawów i zmian w swoim ciele kobieta może się spodziewać w tym pierwszym trymestrze ciąży? Na pewno dolegliwości bólowe w środkowym podbrzuszu. To są rzeczy, które często niepokoją pacjentki, powodują, że one się stresują. Mogą być te dolegliwości bólowe i one zwykle są określone przez pacjentki jak ból przy miesiączce. Oczywiście, jeśli ten ból ustępuje samoistnie i potem się pojawia, to jest właśnie ten ból, który może być. Natomiast jeśli on cały czas występuje, to należy się wtedy zgłosić do lekarza. Plamienia, brudzenia na brązowo, to są rzeczy, które również, objawy, które mogą się zdarzyć i też nie należy strasznie z tego powodu panikować. Natomiast krwawienie zawsze jest wskazaniem do kontroli, czy to u lekarza, w poradni, żeby sprawdził, czy faktycznie jest to jakiś objaw zagrażający, na przykład po ronieniu, prawda? Objawy jeszcze te, które mogą występować, to są bóle piersi, to są nudności, wymioty, bóle głowy. Jest to wszystko związane z wysokim poziomem beta-HCG we krwi, więc jeżeli mamy do czynienia na przykład z ciążą bliźniaczą, gdzie beta-HCG jest potwornie wysokie, to wtedy te dolegliwości mogą być też uderzające. Tak. No ale oczywiście można sobie z nimi radzić i są pewne preparaty, które możemy zalecić, prawda? Jako pierwsze stosujemy witaminę B-kompleks. I można stosować to w jednej, dwóch kapsułkach jakby jednorazowo i one faktycznie zmniejszają odczucie tych nudności. Są preparaty z imbirem różnego typu, też można je stosować. No jeśli ostatecznie kończy się to wymiotami pomimo preparatów, no to wtedy dajemy leki przeciwwymiotne. Oczywiście są na receptę i musi być po konsultacji z lekarzem. Myślę, że z tych większości, z tych wszystkich objawów to chyba są te najważniejsze. Jeszcze zmęczenie, nie? Często też takie. O tak, to jeszcze jest zmęczenie. Dziecku, bo przy drugim już nie możemy sobie na nie pozwolić. To prawda. No, zmęczenie wynika raczej z właśnie tej tak ważnej organogenezy, z tego nieprawdopodobnego poboru energii od matki na wszelkie procesy metaboliczne, które zachodzą, prawda, w tym zarodku. W związku z tym, jeśli pacjentka się czuje tak zmęczona i musi spać, to należy właśnie faktycznie odpocząć, żeby te procesy nawet mogły się wzmóc. Co z utratą masy ciała? W sensie takim, czy w pierwszym trymestrze jest bardzo niebezpieczne, jeżeli pacjentka schudnie? Nie jest to niebezpieczne w żadnym stopniu. To znaczy oczywiście uważa się, że jeżeli ten spadek masy ciała nie jest powyżej 5%, to nie powinniśmy się tym przejmować zanadto. Wynika to z nudności, z braku łaknienia, niechęci czasami do jedzenia, właśnie wynikających z tych zapachów, które pacjentki odczuwają, z nudności,
Więc nie ma nic na siłę. Absolutnie nie ma co takiej pacjentki karmić na siłę. Ona ma jeść tyle, ile potrzebuje. Zarodek i tak wyciągnie z tej mamy wszystko, co potrzebuje na rozwój, bo to jest bezsporna sprawa, prawda? On musi urosnąć, musi przeżyć. Więc ta matka i tak mu da i tak. A potem wtedy, kiedy to beta-HCG spadnie i ona się już poczuje trochę lepiej, to wtedy ona zacznie normalnie się odżywiać i nic jej nie grozi. Ale też nie powinna kobieta zbyt dużo przytyć, prawda? Jeżeli tak. W ogóle w pierwszym trymestrze. My oceniamy to jako całościowo, tak? Mhm. Nie ma takiej skali, która mówi o tym, że pacjentka ma przytyć tyle kilogramów na tydzień czy na 4 tygodnie, tylko w całej ciąży pacjentka powinna mniej więcej przytyć około 12-15 kilo. 12 to jest tak, myślę, optymalnie. Natomiast przy otyłej pacjentce, czyli przy tym BMI powyżej już 30-35, mówimy 8 kilo. Mhm. I bardzo na to zwracamy uwagę. I faktycznie te pacjentki, które chcą, to udaje im się przytyć i jest to możliwe, że przytyje się tylko 8 kilo. Natomiast przy takiej pacjentce, która ma BMI między 19,5 a 25, czyli optimum to jest te 25, prawda? No to wtedy 12 kilo dopuszczalne, jak najbardziej. Okres pierwszego trymestru jest newralgicznym okresem, czyli wtedy jest ta placentacja, to łożysko jak się zakorzeni, kosmówka, jak ona się zakorzeni, w cudzysłowie, umiejscowi, to tak ona będzie też funkcjonowała na przyszłość, prawda? W związku z czym nie powinniśmy ryzykować albo prowokować sytuacji, które mogą spowodować odklejenie się tej kosmówki, a więc współżycie, aktywność jest znaczna. Sporty odpadają, prawda? Jeśli chodzi o aktywność, są ćwiczenia dla kobiet w ciąży, ale oczywiście musi być to mądra osoba, która przeprowadzi mądrze te ćwiczenia. Musi się na tym znać. Na pewno, jeśli chodzi o kąpiele, baseny czy baseny termalne, nie jest to wskazane w dalszym etapie ciąży, dlatego, ponieważ nie da się całkowicie usunąć bakterii, które są w wodzie. Nawet jeśli mamy chlory i różne inne preparaty chemiczne. Zawsze trzeba pamiętać, że w późniejszym etapie ciąży to zagrożenie z zakażeniem chlamydia, mykoplazma, ureoplazma to są patogeny, które objawów nie dają żadnych, natomiast mogą spowodować przedwczesne odpływanie płynu owodniowego i przedwczesny poród, co w 28 tygodniu jest decyzją jakby natury, która decyduje jakby za nas, jest straszna, ponieważ te dzieci mają, jak zresztą wiesz, jesteś pediatrą, bardzo duże ubytki neurologiczne, prawda? Przedwcześnie się rodzą, w związku z czym, a nie dają te patogeny zadanych objawów. Więc my możemy przeciwdziałać temu, nie pakując się do basenu, po prostu, prawda? Oczywiście pacjentka mogłaby powiedzieć, że są pewne tampony, na przykład LN, które można zakładać do pochwowo, ale my nie zalecamy takiej ingerencji, prawda, w trakcie ciąży, za żadnego zakładania tamponów. Więc ja myślę, że tutaj tego należy unikać przede wszystkim znacznej aktywności, współżycia w pierwszym trymestrze, potem już oczywiście wolno, gorących kąpieli z racji też ortostatycznych spadków ciśnienia, gdzie układ krążenia cały przemienia się w organizmie, zwiększa się o 50% krążącej krwi i dlatego mogą być te spadki ortostatyczne, mogą się bardzo rozkurczyć naczynia i wtedy może być omdlenie, pacjentka będzie sama i może się stać jakaś tragedia. Więc jakby z tego powodu, nie że coś się stanie ciąży przy gorącej kąpieli, tylko że ona może, pacjentka może zemdleć. Natomiast baseny termalne, no to infekcja, prawda? Tak. I w ogóle baseny. W ogóle baseny. Tak. A alkohol, papierosy, kawa, no takie klasyczne używki. Tak. No to wiadomo, no to oczywiście wszyscy to wiemy, ale należy to powtórzyć, tak. Że alkohol jest zabroniony, palenie jest zabronione. W każdej ilości. W każdej ilości. Kiedyś były opracowania takie, które dopuszczały niewielką ilość alkoholu, to było lat temu wiele, kilkanaście lat temu. W tej chwili pojawiło się nowe opracowanie, które opierając się na deformacji płodu, na też zespole alkoholowym, prawda? I tak, bo nie znamy ilości, kwas, która wywołuje, nie? Tak, nie wolno. Po prostu stanowisko jest jasne, nie wolno stosować żadnej ilości alkoholu. Palenie
Nie wolno też, a w późniejszym etapie powoduje hipotrofię płodu i te dzieci, oczywiście są również opracowania, które możemy przeczytać, które mówią o tym jasno i wyraźnie, że papierosy wpływają przede wszystkim na nieprawidłowy rozwój płodu, nieprawidłowy rozwój mózgu, powodują hipotrofię i generalnie dzieci mają osłabiony układ immunologiczny. A jeśli chodzi o kawę, to kawę wolno. I to trzeba sobie jasno powiedzieć, że jeśli pacjentka nie ma odrzutu od kawy, a tak niektóre pacjentki mają, to można zastosować taką kawę mieloną, prawda, jedną czy dwie, ale nie mocne. No, to super. Ale spotkałam się ostatnio z takim opracowaniem, ale no, oczywiście nie jako wytyczne, tylko takie, powiedzmy, wolno, ale popełnione przez medyków, że sugerujące, czy jeżeli kobieta już pali, to czy na pewno bezpieczne jest rzucanie palenia? Oj, no to zawsze trzeba wziąć pod uwagę dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, ja myślę, że oni się obawiają o tą reakcję układu krążenia na odrzucenie, prawda, nikotyny, że działa to bardzo silnie obkurczająco, prawda, bo nikotyna tak. W ogóle takie działanie ma. No ale my nie możemy wziąć, jakby nie możemy wziąć pod uwagę tego czynnika, prawda, jako powód do nieodrzucenia palenia, a nie brać pod uwagę organizmu, który dynowo się tworzy, tak? Znacznie bezpieczniej. Czyli jasno i wyraźnie należy odrzucić palenie, ponieważ konsekwencje rozwoju nowego człowieka mogą być dla niego fatalne. To my decydujemy o jego życiu. Matka decyduje o jego życiu w danym momencie, prawda? To dzięki niej się to dziecko rozwija i tak jak ono się teraz rozwinie, to tak będzie procentować na przyszłość. Więc nie można powiedzieć pani, proszę panią, może pani wspaniale palić, bo tutaj reakcja odstawienia tej nikotyny spowoduje, że obkurczą się naczynia i będzie źle, tylko należy przede wszystkim wziąć dobro tego płodu. Matka sobie z tym poradzi i nieraz tak było, że pacjentki w ogóle, to zwykle to są młode też pacjentki, prawda? Tak. No, więc u nich tej reakcji nie ma. Należy oczywiście absolutnie obciąć. Cokolwiek nie ma przeczytano w internecie. Tak, i nie ma tolerancji dla, nie ma żadnej tolerancji dla matek palących. Jakie leki można brać w pierwszym trymestrze ciąży? No bo zdarza się, bardzo silny ból głowy, z którym trudno sobie poradzić, ból zęba albo no, wizyta konieczna u stomatologa i konieczność znieczulenia. Mm-hmm. Co wolno, a czego nie wolno? Znaczy, jeżeli chodzi o leki przeciwbólowe, to oczywiście dozwolony jest paracetamol, prawda? Jeśli jest silny ból głowy, to zawsze należy wziąć, raczej powinno się wziąć dwie tabletki paracetamolu, czyli dwie tabletki po 500 mg, łącznie gram, ponieważ nie da się ugasić, zwykle jest tak, że nie da się ugasić jedną 500-gramową tabletką silnego bólu głowy. Potem jest dokładanie, gdzie ten ból już faktycznie nie ugaśnie tak. Więc dlatego trzeba po prostu dać taką dawkę uderzeniową. Tak, jeden raz, a porządnie. I wtedy zwykle się udaje ten ból wyeliminować. No niestety niestrudowe leki przeciwzapalne, czyli popularny ibuprofen są niedozwolone w ciąży, ponieważ mogą spowodować przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego botala. Oczywiście to nam grozi jakby w późniejszym etapie ciąży, ale my musimy mieć na uwadze cały czas ten układ krążenia, który się de novo tworzy, prawda? Czyli tego nie wolno. Wszystko też w zależności od tego, czy pacjentka ma jakieś schorzenia przewlekłe, czy nie, bo masa jest leków dozwolonych w takich schorzeniach przewlekłych, ale masa jest też przeciwwskazanych. Wiemy dokładnie, jakie leki możemy stosować w padaczce. Jeśli chodzi o antybiotyki, to zalecany, jeśli w ogóle brać antybiotyk w pierwszym trymestrze, to zwykle amoksycylinę, prawda? Nie wolno nigdy brać z kwasem klawolonowym, ponieważ może to uszkadzać jelita płodu i martwicze zapalenie jelit. Więc jeżeli chodzi o antybiotyki, to raczej ta grupa. Z leków przeciwbólowych to mówiłam paracetamol i w zasadzie jeszcze mamy pewien repertuar leków przeciwwymiotnych. Natomiast oczywiście musi być to rozważone razem z lekarzem. Indywidualnie. I na własną rękę to jest tylko wynika z tego paracetamol. A co ze znieczuleniem u stomatologa? No to jeżeli sytuacja, no znieczulenie jest przeciwwskazane w pierwszym trymestrze, najlepiej zęby leczyć w drugim trymestrze ciąży, ani nie w pierwszym, ani nie w trzecim, tylko w drugim. Natomiast jeśli stomatolog oszacuje korzyści, prawda, dla tej matki, że wyleczenie tego zęba w pierwszym trymestrze jest jednak w tej chwili najistotniejszą sprawą,
no to musimy się poddać temu. Ale wydaje mi się, to już wtedy musiałby on orzec. Natomiast jeśli możemy tego uniknąć, to byłoby dobrze przynajmniej to przenieść na ten drugi trymestr. Wizyta stomatologiczna jest konieczna do pierwszego trymestru, wymagana jest do pierwszego trymestru. Natomiast też jeżeli się jej nie wykona, to też się nic nie stanie. Leczenie zostawiamy na drugi trymestr. Okej. Dzięki. No, proszę.